Hej, hej, witajcie, z tej strony Olchuś. W dzisiejszym krótkim materiale chciałbym poruszyć trzy tematy, który jeden z nich, taki najważniejszy można powiedzieć, dotyczy odcinka szóstego o nazwie Determination. Tak jeszcze na wstępie chciałbym podziękować wszystkim osobom, które zechciały wesprzeć mój kanał. Z całego serca dziękuję i doceniam. W pierwszej kolejności, jako że przez weekend nie będę miał możliwości podzielić się tą informacją szerszą ilością osób, przedstawiam wam teraz rozpiskę ostatnich, jak na razie znanych nam premier nowych odcinków sezonu piątego na dzień 28 października, która prezentuje się następująco. Proszę, zapiszcie ją sobie, zróbcie screena cokolwiek i oczekujcie nowych odcinków w przyszłym tygodniu, a przed każdą emisją będę wrzucał info, gdzie obejrzeć taki odcinek podczas jego premiery. Wczoraj oficjalny kanał Miraculous na YouTubie wrzucił nowy oficjalny zwiastun sezonu 5, który zawiera dwie sceny z odcinka chronologicznie 18 o nazwie Emotion. W pierwszej scenie, a bardziej takiej krótkiej sekwencji, możemy zobaczyć, jak Biedronka walczy z jakąś nam nieznaną postacią ze względu na brak wglądu na jej twarz. Jak już pewnie wiele osób się domyśla po tytule tego odcinka, który odnosi się do symboliki kłamipawia, to tą tajemniczą postacią jest nie kto inny jak Felix, jako superbohater lub też super złoczyńca. Zależy, jak zostanie on ukazany lub jaką rolę odegra w tym sezonie wraz z pomocą swojego już Miraculum Pawia. Natomiast jeśli chodzi o tę drugą scenę, to ta jest związana z Adrienette, która, jak widać po tym zdjęciu, chyba w pełni rozkwita, patrząc na to, co się tutaj dzieje. Marnet i Adrien jedzący lody André na sztucznej plaży na Sekwanie. Tak wydaje mi się, że to jest to miejsce i prawie się całujący. A dlatego prawie, że znając życie, coś im w tej pięknej jakże chwili przeszkodzi. I nie, nie jest to żadne wspomnienie ani sceny, gdy dochodziło już do takich sytuacji lub podobnych między bohaterami, to tło nabierało właśnie takich różowych kolorów. No i jako, że jest odcinek chronologicznie 18, czyli druga połowa sezonu, to z pewnością wydaje mi się, że Adrien i Marnet będą już oficjalnie w związku. Czyżby ich pierwszy pocałunek lub któryś z kolei? Dowiemy się tego zapewne podczas oglądania tego właśnie odcinka. Ale nim przyjdzie na to czas, na takie piękne chwile, wpierw między bohaterami, a bardziej całym Love Square, dojdzie do poważnych, miłosnych komplikacji. I dlatego też przechodzimy do tematu numer 3, który odnosi się do odcinka 6 o nazwie Determination. Moi drodzy, jako że przez cały weekend nie mam je w domu i nie będę miał możliwości nagrać dokładnej analizy najważniejszych scen z tego odcinka, to w tym materiale chciałbym rozpocząć wątek, który będę kontynuował w dokładnej jego analizie już w przyszłym tygodniu. Chciałbym, abyście pod filmem skomentowali sytuację, jaka miała miejsce w całym tym odcinku, jak i również pod sam jego koniec, jeśli chodzi o miłosne sprawy bohaterów, bo faktycznie w końcu, można powiedzieć, dostaliśmy potwierdzenie, że to Biedronka teraz zakochuje się w czarnym kocie. Natomiast dzięki niej jej partner Czarny Kot zdał sobie sprawę ze swoich prawdziwych uczuć, które kieruje nie w jej stronę jak zawsze, a w stronę Marnet pod postacią Adriena. Pod sam koniec odcinka Kagami, pytająca go, co teraz myśli o Marnet, ten odpowiedział jej, że tak, myślę, że się zakochała. To samo było w przypadku Tiki i Biedronki. Ta pierwsza zapytała jej, czy wszystko z nią w porządku, bo wydaje się, że dla niej niezręcznej sytuacji na dachu z czarnym kotem. A wiecie, co ona odpowiedziała? To było na takiej samej zasadzie, co w przypadku Kagami i Adriena. Nie Tiki, myślę, że się zakochuje. Czyli tak jak nam wcześniej podpowiadał oficjalny opis sezonu 5, że serce Marnet teraz będzie kierować się w stronę czarnego kota, natomiast jego, a bardziej Adriena, w stronę Marnet. I mógłbym tak w sumie powtarzać, bo można powiedzieć, że będzie to takie błędne koło. Dajcie znać w komentarzu, co o tym wszystkim myślicie, a do dokładnej analizy, która pojawi się już w przyszłym tygodniu, myślę, że wybiorę najciekawsze opinie na ten temat. Pamiętajcie o łapce, komentarzu i subskrypcji z dzwoneczkiem, aby być na bieżąco ze wszystkimi informacjami. Dziękuję każdemu za obejrzenie oraz wsparcie i do następnego. Bye bye.